Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Przystanek Historia w Warszawie. Jest z nami dzisiaj pan dr Krzysztof Rak, historyk, publicysta, pisarz, autor m.in. książek Polska, niedoszły sojusznik Hitlera, Piłsudski między Hitlerem a Stalinem. Uszanowanie. Czołem. Taki tytuł trochę mylący będzie dla może odbiorcy, chociaż nie do końca, bo chciałbym właśnie od tego... No bo ja będę raczej mówił o tym, jak Hitler przechytrzył wszystkich, jak zdobył Mitteleuropę. No to też można powiedzieć, że właściwie hitlerowska koncepcja Mitteleuropy, czy zdobycia Mitteleuropy, ona w jakiś sposób też... Nie róż, może to różnić się różni, ale no w jakiś sposób jest pewną wariacją tych klasycznych niemieckich koncepcji dotyczących Europy Środkowej. A no właśnie, bo samo pojęcie wywodzi się z języka niemieckiego. Mało jest literatury na ten temat, żeby było ciekawiej. Znalazłem książkę tak naprawdę wobec konceptu, krążąca wokół konceptu Mitteleuropy. To jest książka profesora Pajewskiego z 1959 roku, wydana przez Instytut Zachodni. Za to, jak się szuka i googluje literaturę niemieckojęzyczną, jest masę tych pozycji. Z drugiej strony, przecież wiemy o tym doskonale, że najkrwawsza część II wojny światowej odbywała się w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak naprawdę. Czego dowodem chociażby jest książka Timothy Snydera, profesora Timothy Snydera, Skrwawione ziemie. Ja bym w ogóle powiedział tak, że wojna rozpoczęła się o... A do panowanie w Europie Środkowej. Tak naprawdę to była istota tego, co się działo w latach 30. I z drugiej strony, jeśli patrzymy na wyniki wojny, to największe przeobrażenia, tak, i największe skutki, czy jedne z największych skutków zakończonej wojny ponieśli mieszkańcy Europy Środkowej, tak? Snyder rzeczywiście na ten temat świetną książkę napisał. Skąd się w ogóle ten koncept Mitteleuropy wziął? No powiedzmy może w ten sposób, że będziemy jeszcze przy mapach mówili o różnych Mitteleuropach, bo teraz może to zostawmy na drugą, na później. Ten koncept... Powiedzmy w tym wydaniu już dwudziestowiecznym wziął się stąd, że mocarstwa, czy przede wszystkim może tak, może mocarstwo niemieckie chciało, czy dążyło do tego, żeby Europa Środkowa, nawet ta szeroko rozumiana, była Niemcom podporządkowana. No to jest kwestia, czy problem, nazwijmy, ekspansji Niemiec w kierunku południowo-wschodnim. Ta ekspansja była o tyle konieczna, że Niemcy chociażby ze względu na to, że miały problemy z zasobami, przede wszystkim z surowcami, potrzebowały właśnie nowych terenów ekspansji, gdzie te surowce byłyby dla nich dostępne, bo pamiętajmy, że w tym okresie kolonialnym, szczególnie w XIX wieku, no Niemcy jakby najpóźniej przystąpiły do wyścigu o kolonie, no co jest zrozumiałe, bo państwo, narodowe państwo niemieckie powstało w 1871 roku. Tak więc i Niemcy przybrały, powiedzmy tak geopolitycznie, model państwa czy mocarstwa kontynentalnego i polityki mocarstwa kontynentalnego,
czyli nie rozwijały swoje siły morskie i nie szukały zasobów poza Europą, to no tylko skupiły się na Europie i za naturalny obszar uznały obszar Europy Środkowej. I my to pojęcie Mitteleuropy, Europy Środkowej, znamy przede wszystkim z książki Friedricha Naumanna, polityka niemieckiego. To był polityk taki liberalno-narodowy i on ją napisał w 1915 roku. Wtedy Niemcy jeszcze wierzyli w to, że wygrają pierwszą wojnę światową i to był taki pomysł na zagospodarowanie zwycięstwa niemieckiego i ten pomysł polegał na tym, że Europa Środkowa właśnie będzie podporządkowana państwu niemieckiemu. Tutaj nawet nie chodziło o to, żeby to Europa Środkowa była podporządkowana przede wszystkim militarnie, tylko żeby była podporządkowana gospodarczo i kulturalnie. To można mówić, to są takie pomysły tak zwanej, które potem się nazywało gospodarczej wielkiej przestrzeni, czyli że rozwój Niemiec jest potrzebny, do rozwoju Niemiec potrzebna jest większa przestrzeń niż przestrzeń państwa narodowego, chociażby ze względu na surowce. Potem tą koncepcję jeszcze, jak pamiętamy, rozwinął Hitler trochę w innym kierunku. No ale generalnie rzecz biorąc, w tym pojęciu najbardziej znanym, naumanowskim, no to jest pewien pomysł na zagospodarowanie zwycięstwa. Jednym z efektów zwycięstwa w I wojnie światowej Niemiec miało być właśnie opanowanie i kontrola nad zasobami przede wszystkim surowcowymi, ale przecież także ludzkimi dla rozwijającego się przemysłu niemieckiego. I tutaj chodziło o panowanie przede wszystkim ekonomiczne, ale również pewien rodzaj panowania kulturowego, niekoniecznie panowania za pomocą tej twardej siły. Nawiasem mówiąc, książka Naumanna, proszę Państwa, ukaże się, będzie wydana przez Instytut... Naumanna, przepraszam. Książka Naumanna będzie, ukaże się w wydawnictwie Instytutu Pileckiego. Ale Niemcy niestety wojnę przegrały. Doszło do konferencji. No, może stety. No niestety dla nich. W tym rozumieniu, że tej koncepcji nie mogły realizować. Dla nas stety, bo mogło powstać państwo polskie, odrodzić się państwo polskie. Znaczy w koncepcji Naumanna, przypomnijmy, to państwo polskie miało się odrodzić. To było tylko, że byłoby to państwo okrojone i podporządkowane politycznie Niemcom. To o tym odwieczne marzenie Niemiec. Tak, ono byłoby ograniczone no, do tego, co dzisiaj, no mniej więcej tak, prawda, pewnie kongresówki, to byłaby główna część i ona byłaby istotnym elementem tej niemieckiej strefy wpływów. Przegrana Niemiec spowodowała, że państwo polskie odrodziło się o wiele szerszym zakresie, no bo przede wszystkim uzyskaliśmy przesunięcie na granicy wschodniej Niemiec i uzyskaliśmy Pomorze Środkowe, które należało przed wojną do Niemiec, czy Pomorze Gdańskie. Gdańsk został miastem wolnym, no ale również odzyskaliśmy Polskę, część Górnego Śląska, czyli tą część wschodnią Niemiec. I to była, pamiętajmy, jakby główny punkt sporu. Bo Niemcy po roku 19, kiedy te decyzje w Wersalu zapadły, no jak mówi profesor Kucharczyk, to powstał taki syndrom roku 19, no bo tu Niemcy chciały, co prawda okrojoną, ale jednak darować Polsce państwo, no a ci niewdzięczni Polacy
zamiast zgodzić się na taką okrojoną Polskę, odebrali im Pomorze Środkowe, Wielkopolskę i dużą część Górnego Śląska z kopalniami i z przemysłem, tak? I tu to od razu spowodowało, że w tym ładzie po 19 roku, może pokażmy tę mapę. Mapę zobaczyć. Tu na tej mapie tego nie ma. To jest mapa, która pokazuje, obrazuje sytuację po roku 19, sytuację rewizjonistyczną. Niestety na tej mapie mamy zarysy państw, to jest zrobione sytuacja po roku 19 na mapie politycznej po 45 roku. No, to jest materiał edukacyjny przygotowany przez nasze ministerstwo jedno. No to może to zostanie poprawione. I tu, na tej mapie jest pokazana właśnie sytuacja po 19, częściowo tylko pokazana po 19 roku. Zaraz dojdziemy do właśnie do samej Europy Środkowej, do tych kolorowych wykresów, ale żeby mówić o tej sytuacji, która powstała po 19 roku i rewizjonizmie mocarstw i innych małych państw środkowoeuropejskich, no musimy najpierw zwrócić uwagę na to, że tu powinna być na zachodniej granicy Polski i na Pomorzu Gdańskim też powinny być takie kolorowe paski i to one by symbolizowały roszczenia rewizyjne czy roszczenia terytorialne Niemiec wobec Polski. No bo jak wiemy, wskutek Wersalu Niemcy były też, no odebrano im właśnie te ziemie na korzyść Polski. Trzeba byłoby również wspomnieć o ZSRR, czyli o Rosji Sowieckiej, która też była mocarstwem rewizyjnym. To było drugie obok Niemiec mocarstwo rewizyjne, czyli uprawiające politykę rewizjonistyczną, czyli politykę służącą zniszczeniu porządku wersalskiego. No, Sowieci mówili bardzo wyraźnie, co oni chcieliby odzyskać, no, chociażby na przykład Galicję Wschodnią. Oni uważali, że to jest ich terytorium, i które powinno należeć właśnie do ukraińskiej, potem powstaje ukraińskiej SSSR, tak? A tutaj mamy, no to o czym będziemy głównie mówili, bo tutaj mamy te właśnie kolorowe państwa i te zaznaczone kolorem państwa, to tu jest pokazany właśnie potencjał, nazwijmy to rewizjonistyczny, jaki powstał w Europie po 19 roku. Widzimy terytoria, widzimy na przykład tak Włochy i terytoria utracone. To jest tym niebieskim paskiem. Widzimy Węgry i widzimy terytoria, które Węgrzy utracili i te terytoria, które utracili Węgrzy, to są te paski niebieskie. Zwróćmy uwagę na to, że wskutek traktatu Trianon w 1920 roku jak można powiedzieć, że Węgry były najbardziej poszkodowanym, jeszcze bardziej niż Niemcy, krajem, którym odebrano, które straciły, Królestwo Węgierskie straciły największą część terytorium, bo to aż prawie 2/3 terytorium. Tutaj widać, że wyraźnie widać na tych paskach, że Węgry, Królestwo Węgierskie wskutek traktatu w Trianon zostało, jak bardzo zostało okrojone. Tutaj widzimy też Bułgarię. Widzimy też, że Rumunii została odebrana przez Sowietów Besarabia, czyli widzimy, które mocarstwa, widzimy, jak problem środkowoeuropejski polega przede wszystkim na tym, że mamy główne państwo
które zostało najbardziej pokrzywdzone w cudzysłowie, tak, poprzez wskutek wyników pierwszej wojny światowej, i są nim Węgry. I od tej mapy tak naprawdę trzeba byłoby opowiadać historię Europy Środkowej po roku 1919, po 1920, pamiętając, że obok Węgier jest ten drugi kraj, który ma bardzo poważne i jawnie ogłaszane aspiracje do rewizjonistyczne, czyli Niemcy, tak? Niemcy i Węgrzy są ci, to są te państwa, które uważają się, że są pokrzywdzone wskutek pierwszej wojny światowej, i ich cała polityka zagraniczna ukierunkowana jest na odzyskanie tych straconych terytoriów. Niemcy to jest, chodzi o Niemcom o przesunięcie ich granicy wschodniej dalej na wschód, odzyskanie przede wszystkim Górnego Śląska i tak zwanego, jak oni to nazywali, korytarza, czyli Pomorza Gdańskiego. Węgrzy, no to widzimy, tutaj są bardzo właściwie wobec każdego z państw środkowoeuropejskich Węgrzy mają jakieś roszczenia, tak? Tam na górze ta niebieska, te niebieskie paski, to są roszczenia dotyczące tak zwanych górnych Węgier, czyli Słowacji, bo w gruncie rzeczy Węgrzy chcieli odzyskać całą Słowację i Ruś Podkarpacką. Tutaj widzimy ten pasek niebieski i to jest taki pomarańczowo-musztardowy, niebiesko i musztardowy, to jest przede wszystkim Siedmiogród, kawał Rumunii. Tutaj na dole zaś widzimy na dole te paski niebieskie, to są terytoria znajdujące się w ówczesnym, po roku 20, to się nazywało Królestwo Serbii, Chorwacji, Słowenii, tak? I to też jest, Węgrzy też chcą to odzyskać. Czyli widzimy, że jakby problem, główny problem środkowoeuropejski, jaki powstaje po roku 1920, no to jest problem Węgier i rewizjonizmu, do którego będą dążyli Węgrzy, ale również, jak się potem okaże, i Niemcy, no bo możemy już powiedzieć, jak to się skończy, tak? To się wszystko skończy z tym, jak ta historia efekt skończy. Tej mapy i właśnie efekt tych roszczeń zaznaczonych tymi paskami jest taki, że w 1939 roku, pod koniec 1939 roku, no Niemcy szeroko rozumianą Europę Środkową odzyskują i można powiedzieć, że ich ekspansja kończy się sukcesem i polityka rewizjonistyczna kończy się sukcesem. Warto jeszcze nadmienić, że Polska toczy jeszcze spór czy walkę na wschodzie. Jeszcze jest wojna polsko-bolszewicka, wcześniej poprzedzona tak zwaną wyprawą na Kijów. Traktat Ryski zamyka sprawę granicy polskiej, granicy wschodniej. To może teraz przejdźmy już od razu do tej drugiej mapy, gdzie będziemy widzieli mapę polityczną. O, bo tu mamy już, to jest tak naprawdę mapa, tutaj na tej mapie, to jest mapa polityczna po 1918 roku i tu widać, bo to jest z zarysami granic ówczesnymi, a nie z zarysami granic po roku 1945, jak było niestety na poprzedniej mapie. I tutaj właśnie, tutaj widzimy, co to jest ta Europa Środkowa, bo to tak naprawdę musimy powiedzieć, że nie za bardzo wiadomo, co to jest Europa Właśnie, Środkowa. Co się składa na Europę Środkową? Bo to każdy widzi, co to jest Europa Środkowa, a powiedział, każdy ją widzi inaczej, każdy ją definiuje
Inaczej, mi najbardziej się podoba taka definicja, prawda, to staje się była Masaryka, prezydenta Tomasza Masaryka, czyli pierwszego prezydenta Czechosłowacji. I Masaryk mówi tak, bo ona pozwala na szerokie interpretacje. Masaryk mówi coś takiego, Europa Środkowa to jest obszar pomiędzy ZSRR, widzimy, Niemcami i Włochami. Czyli w szerokim zakresie Europa Środkowa to jest tak, obszar od Morza Bałtyckiego, jak widzimy, poprzez Morze Czerwone, aż tutaj do, to jest Adriatyk, jak dobrze pamiętam, tak? Czyli, tak to, czyli co to jest, panie redaktorze? Trójmorze. W tym takim szerokim znaczeniu i w tym szerokim znaczeniu do Europy Środkowej należy również Polska. Ale też można i sami Czesi potem w swojej polityce zagranicznej raczej posługiwali się takim wąskim znaczeniem Europy Środkowej. I w tym wąskim znaczeniu Europy Środkowej to byłaby rzeczywiście Czechosłowacja, Austria, Węgry, no i pewnie jakaś część Rumunii, tak? Czyli bardzo wąsko rozumiana. W szerszym znaczeniu to byłaby właśnie na północy poszerzona o Polskę, a na południu o Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Bułgarię. I jeszcze jedna uwaga na koniec, bo w najszerszym rozumieniu to oczywiście jeszcze do tego powinniśmy dołożyć Niemcy. No bo jak Niemcy rozumieli Mitteleuropę? No właśnie Niemcy rozumieli to jako taki Grossraum, wielką przestrzeń podporządkowaną właśnie Niemcom, a ta wielka przestrzeń no, będzie obejmowała Polskę, Czechosłowację, Rumunię, Węgry, Austrię, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które się potem będzie nazywało Jugosławią, i Bułgarię. Czyli to byłby koncept niemiecki, trzeba byłoby nazwać konceptem Czwórmorza, bo tam jest Morze Północne, tak? I to jest koncept niemiecki Mitteleuropy, ten powiedzmy najszerszy. No dobrze, to jak ta gra o przestrzeń wskazaną przez ciebie toczy się przede wszystkim w Niemczech, no bo to jest głównie gra niemiecka. No, zaraz. Niemcy po roku 19 mówią, że będą chcieli, bo tutaj mamy sytuację, mamy tutaj porządek wersalski opisany. Niemcy mówią, nie zgadzamy się na ten porządek. My chcemy dokonać tego porządku zmiany. No ale ten porządek, od czego może zacznijmy, on jest wskutek polityki mocarstw i nie tylko mocarstw w jakiś sposób zabezpieczony. No bo jak Niemcy, no bo mocarstwa, przede wszystkim mocarstwa zachodnie, a przede wszystkim tutaj Francja, zobaczmy tutaj Francję. Ona jest niestety daleko i to już powinno nas niepokoić, bo dobrze, że rozmawiamy przy mapie, bo historycy nie rozmawiają przy mapie i politycy niekiedy popełniają ten błąd, że nie rozmawiają przy mapie, a z mapy więcej wynika niż da się powiedzieć. Proszę zobaczyć, które z mocarstw, mamy tak, mamy dwa mocarstwa, które są, jak już mówiłem, zainteresowane rozbiciem tego porządku, czyli Niemcy i ZSRR. Kto stoi na straży tego porządku? Które państwo stara się, żeby ten porządek został zachowany, który jest na tej mapie? To jest Francja. I jaki widzimy pierwszy problem? No, że ta Francja jest od tego niestety obszaru dosyć daleko. A to już powoduje, że no będzie miała poważne problemy z utrzymaniem tego porządku. No i, ale powiedzmy, jak po roku 19 stara się ten porządek utrzymać? Poprzez system sojuszy. Tworzy
w Europie Środkowej, w szeroko rozumianej Europie Środkowej, swój własny system bezpieczeństwa, który opiera się z jednej strony na Polsce, bo my mamy, Piłsudski negocjuje z Francuzami, układ sojuszniczy, czyli sojusz polsko-francuski jest pierwszym zabezpieczeniem, no bo najpierw mówimy o rewizjonizmie niemieckim, on jest dla wszystkich w Europie najgroźniejszy. I żeby Niemcy nie próbowały, o tutaj widzimy, tutaj bardzo wyraźnie widać, widzimy Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, żeby Niemcom nie udało się odzyskać tych terytorium, a to jest główny postulat niemieckiej polityki zagranicznej do 1933 roku. To jest najważniejszy cel, odzyskać te terytoria, to temu ma służyć układ wojskowy polsko-francuski. I tutaj jest jeden bardzo ważny moment w tym układzie. Jak popatrzymy sobie, jak widzimy tam kolonię, tam widzimy Ren. I widzimy pomiędzy Renem a granicą francuską, to się nazywa, ta kraina, to się nazywa Nadrenia. W Nadrenii po wojnie stacjonują wojska francuskie i jednym z najważniejszych ustaleń traktatu wersalskiego jest to, że dzięki traktatowi Francuzi mają prawo do kontrolowania wschodnich przyczółków mostowych Renu. Dlaczego to jest tak ważne? No bo Ren to jest naturalna przeszkoda między Francją i Niemcami. W przypadku ataku Niemiec na Polskę, czy w przypadku prób jakichkolwiek zmiany stosunków w Europie Środkowej przez Niemcy, no Francuzi przechodzą przez most, wojska francuskie przechodzą przez mosty na Renie, no i stosunkowo szybko mogą dojść do Berlina. To jest bardzo ważne zabezpieczenie. Czyli wojska w Nadrenii, przyczółki mostowe na Renie z jednej strony, z drugiej strony traktat polsko-francuski, traktat sojusz polsko-francuski. To jest ta gwarancja, która ma służyć zachowaniu tej granicy i ochronie przed niemieckim rewizjonizmem na granicy polsko-niemieckiej. Ale to jest nie wszystko, bo do systemu francuskiego należy, nazwijmy to, mała porozumienie, które nazywa się porozumieniem tak zwanej małej ententy. Te porozumienia dotyczą Czechosłowacji, Rumunii i Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli później Królestwa Jugosławii. To są porozumienia, co prawda, dwustronne, zawarte w 20 i 21 roku, czyli to są trzy porozumienia, bo to trzy, i powstaje tak zwana mała ententa, i państwa antante, małej ententy potem mają w połowie lat 20 zawarte traktaty o przyjaźni z Francuzami. Czyli jak sobie popatrzymy na tą mapę, aha, i te porozumienia małej ententy służą przede wszystkim blokowaniu rewizjonizmu węgierskiego. Tu widzimy, te Węgry są naprawdę malutkie, tak? A Węgry mają, jak państwo, jak przypomnią sobie państwo poprzednią mapę, poważne roszczenia wobec wschodniej, to jest części Czechosłowacji, czyli tak naprawdę myślą Węgrzy o odzyskaniu całej Słowacji plus, jak to się wówczas mówiło, Rusi podkarpackiej, ogromnych terytoriów w Rumunii, czyli przede wszystkim Siedmiogrodu, no i tutaj części późniejszej Jugosławii. No i jak widzimy, układ Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, no jest też w stanie dosyć dobrym bezpiecznikiem, no, żeby zahamować
roszczenia czy dążenia rewizyjne Węgier, no bo tak samo jak Niemcy, przypomnijmy, bo zapomnieliśmy jeszcze o tym jednym ważnym, o ważnej rzeczy. Kolejnym bezpiecznikiem tego układu terytorialnego jest to, że Niemcy i Węgry mają bardzo poważne narzucone ograniczenia na siły, na rozwój sił zbrojnych. Niemiecka armia jest do 100 tysięcy, węgierska, jeśli pamiętam, chyba do 30 tysięcy, tak? Jak popatrzymy na tę sytuację wyjściową, która kształtuje się w pierwszej połowie lat 20., no to wydawać się by mogła, i Berlin, i Budapeszt mogą sobie próbować rewizji, ale w tym układzie, gdzie mamy małą Entantę, czyli Czechosłowację, Rumunię, Jugosławię i Polskę, reasukurowane przez Francję, no wydawać by się mogło, że rewizja, że to są dosyć dobre zabezpieczenia status quo wersalskiego i rewizja jest mało możliwa. Ale Adolf Hitler ma swój plan, ma swój pomysł, który już wyraża w Mein Kampf. Adolf Hitler ma swój pomysł, ale to nie jest tak, że dopiero w 1933 roku przychodzi Hitler i... No dobrze, to kiedy to następuje? Bernard von Bülow w tym okresie hitlerowskim, przed, słynny podsekretarz stanu w niemieckim Auswärtiges Amt, czyli Urzędzie Spraw Zagranicznych, czy Urzędzie do Spraw Zewnętrznych, tak, które by trzeba nazwać, czyli niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, on, który jest w 19 roku w Paryżu na konferencji paryskiej i jest w delegacji, która negocjuje traktat wersalski, po podpisaniu traktatu wersalskiego, mówi wyraźnie, no zaraz po podpisaniu zajęliśmy się niszczeniem tego. Wiedzieliśmy, że naszym zasadniczym celem jest zniszczenie tego porządku, którego podpisaliśmy. Tak więc to nie można tak powiedzieć, że to Hitler jest dopiero przed Hitler i on dopiero chciał to zniszczyć. Nie, nie. Dlatego mówimy o tych pewnych ideach. Długofalową racją stanu Niemiec zniszczyć skutki traktatu wersalskiego. Niemcy, ja już o tym częściowo mówiłem, Niemcy po roku 19, i to jest paradoks, podobnie z po 45 roku, uważają się, że są ofiarami tej wojny. No taka jest prawda, że Niemcy nie są winne za wybuch I wojny światowej, a ponieważ straciły tak ogromne terytoria, przede wszystkim na wschodzie, są ofiarami i mają do wszystkich pretensje, a przede wszystkim do niewdzięcznych Polaków, którym chcieli darować niepodległość. I stąd jest ten ogromny kompleks i ta niechęć do Polski, do całego porządku. Jest, po roku 19 panuje zgoda wśród elit niemieckich, że my to musimy zniszczyć. Tylko jest pytanie, w jaki sposób. I takim politykiem najsłynniejszym przed Hitlerem, który to stara się robić, jest Stresemann. Bo Stresemann, to o czym ja tutaj mówię, moglibyśmy powiedzieć, to w którym momencie to się zaczyna wszystko... zaczyna ten porządek trzeszczeć. To skoro jest tak dobrze, to dlaczego potem tak szybko stało się tak źle? Można zapytać. Aha, no właśnie. Przychodzi, jest Stresemann, są Brytyjczycy i Brytyjczycy po roku 19 no dochodzą do takiego wniosku, no, że ten system jest za silny. On jest za silny w tym sensie, że za silna jest tak naprawdę Francja i Francja jest hegemonem kontynentalnym. No to nie, na to sobie nie możemy pozwolić, bo Brytyjczycy zawsze grają na równoważenie układu kontynentalnego, grają na taką sytuację, żeby w Europie kontynentalnej nie powstało mocarstwo hegemoniczne, które wszystkich weźmie za, nazwijmy to, ten przysłowiowy pysk. Tak. No i
To wszystko prowadzi do Lokarna tak naprawdę, bo to moglibyśmy długo mówić, a mamy mówić o Europie Środkowej, tak? To wszystko prowadzi w roku 1925 do układów lokarneńskich, no, które też nie będziemy długo w to wnikali, ale one są takim pierwszą rysą i one są pierwszą rdzą, która powoduje, że ten układ zaczyna być, zaczynają się poszczególni aktorzy zastanowić, jak to długo potrwa. Bo powiedzmy, jaki jest sens Lokarna, no, że potwierdzane są granice zachodnie Niemiec, czyli granice Niemiec z Holandią, Belgią, a przede wszystkim z Francją, ale granice wschodnie potwierdzone już nie są i w domyśle Lokarno oznacza możliwość, tak na razie na miękko, pokojowej, podkreślmy, pokojowej rewizji granicy wschodniej Niemiec, czyli realizacji głównego postulatu niemieckiego. A skoro rewizja jest możliwa za zgodą mocarstw, no to jak będziemy rewidowali granicę polsko-niemiecką, to dlaczego Węgrzy sobie nie mogą też porewidować? Tym bardziej, że też kilka milionów Węgrów jest poza granicami. Zasada samostanowienia narodów to poważna jest zasada, na której ten porządek jest wybudowany. I to jest ten moment, rok 24-25, kiedy same mocarstwa podważają ten porządek. Z jednej strony Wielka Brytania, która nie chce hegemonii francuskiej na kontynencie, ale z drugiej strony, i to jest dla nas największy problem też, właściwie chyba jeszcze większy problem niż polityka Wielkiej Brytanii, że sami Francuzi mają wątpliwości co do tego, czy oni są w stanie tą hegemoniczną rolę spełnić. Wskutek wojny tracą tyle sił, nie tylko żywych, ale takich duchowych, mentalnych, tak, że chyba nie są w stanie sprostać funkcji hegemona. Czyli znowu, to jest ta funkcja hegemona, to jak dzisiaj Stany Zjednoczone. O, to jest takie państwo, że jak któryś z tych mniejszych tam zaczyna podskakiwać, no to... to przychodzi Gajowy i robi porządek, tak? No to jest taka funkcja, jak to się mówi w tym żarcie, funkcja Gajowego. I właśnie połowa roku 20 to jest ten problem, gdzie ta rdza, ona już zaczyna być widoczna i to już zaczyna, albo rdza, albo właśnie pewnego rodzaju gnicie się rozpoczyna. I symbolem, właśnie, mówiliśmy o Hitlerze, to wspomnijmy jednak o Stresemannie. Krótki okres kanclerzu, ale długi okres właśnie w latach 20. Ministrze spraw zagranicznych i zwolenniku ugody z mocarstwami zachodnimi, ugody, której celem w przyszłości będzie pokojowa zmiana granicy polsko-niemieckiej. Jakiego rodzaju tutaj mamy do czynienia z rozumieniem słowa pokojowa? No. Że Polska się zgodzi na owo przesunięcie granic? Na negocjacje? Dam ci przykład. Weźmy, no właśnie, rok 24-25. Na co grają Niemcy? Na co liczą Niemcy? Niemcy już myślą, o, tu już jesteśmy. I nie tylko dzięki Francji. Jak dojdzie do tego? Mamy bardzo poważny w Polsce kryzys walutowy. W ogóle Niemcy są przekonani, no bo mając do nas pretensje, też ich propaganda, ich polityka stara się tych Polaków obrzydzić. No, no i za to, no to stąd tutaj mamy, znowu to zaczyna ożywać, że to Polacy to anarchiści, polnisze Wirtschaft, no te wszystkie stereotypy. Oni są tymi stereotypami karmieni przez polityków do imentu.
I oni zaczynają w pewnym momencie, w połowie lat 20., to wierzą, że zaraz ta Polska się rozpadnie. I nawet nie będziemy musieli z tymi Francuzami i specjalnie się męczyć, i a w ogóle z Brytyjczykami to też nie, bo Polska nam sama wpadnie. Polska zaraz zbankrutuje. Bankructwo państwa polskiego powoduje rozpad. Polska też jest przecież, są mniejszości, są napięcia społeczne. Mamy problemy, bardzo poważne problemy społeczne, problemy mniejszościowe. Jakby potencjał do rozpadu Polski, tak patrząc z zewnątrz, a jeszcze tak jak, jeśli ktoś myśli życzeniowo, no to w ogóle, no jest. No i Polska się rozpadnie i wtedy towarzysze niemieccy przyjdą, jak ja to mówię, i powiedzą, no to dosypiemy wam parę groszy, uratujemy was, wasz kraj przed katastrofą, ale no zapłacicie wtedy nam tymi terytoriami, które nam się słusznie należą. Polska w ich oczach, właśnie około 25 roku, to oni już to widzą, jak to się rozpada. Ja nawet takie depesze, są te depesze opublikowane w niemieckich zbiorach dokumentów. Mogłoby to chociaż być na ten sposób zrobione. To nie jest problem i nie ma problemu, żeby taka była możliwość. No pamiętajmy, też jest coś takiego, że Niemcy mają świadomość, że w którymś momencie będą się mogli zbroić. To polityka, ta polityka porozumienia, a bo o tym nie mówiliśmy. Jak mówimy Stresemann i Briand, to się nazywa Verständigungspolitik, czyli polityką porozumienia francusko-niemieckiego. To też nam coś przypomina, tak? Że jedni drudzy chcą się ze sobą mocarstwa się porozumiewają, dochodzi do pojednania, tak? No i potem Niemcy i Francuzi jakby nacisnęli na Polskę, no to Polska musiałaby w wielu sprawach się godzić, a szczególnie jeśli by w Polsce doszło do jakichkolwiek kryzysów, czy to kryzysu gospodarczego, czy poważnego kryzysu społecznego, czy narodowościowego. Polska jeszcze ma jeden problem, bo za wschodnią granicą ma śmiertelnego wroga. I Niemcy też myślą, a no właśnie, a jakby Polacy mieli jakieś kłopoty z Sowietami, to jest kolejna sprawa, gdzie też można byłoby tymi terytoriami zahandlować. Tak więc oni widzą, to oni nie są w takiej złej wcale sytuacji. No i Warszawa od tego 25 roku, no bardzo, i polska dyplomacja, no patrzy i obserwuje, bo te sygnały, że w którymś momencie, bo to nie jest nigdy na tak zwanej agendzie dnia, ale sygnały, które idą z Francji i z Wielkiej Brytanii do Niemiec, no mówią tyle. No być może kiedyś przyjdzie czas, że zgodzimy się na to, żeby w Europie zmienić ten porządek i zmienić mapę Europy. Znowu uporczywie wracam do Adolfa Hitlera. Co jego polityka zmienia, czy coś zmienia? Czy dochodzi po prostu do kontynuacji tego, o czym mówiłeś wcześniej? No Europa, dojście Hitlera do zmienia i to moim zdaniem bardzo dużo zmienia. Bo po pierwsze, do roku 1933 mamy do czynienia ze współpracą tych dwóch głównych mocarstw rewizjonistycznych, czyli Niemiec i ZSRR. Polska, ale nie tylko Polska, bo i cała Europa Środkowa, ona jest jednak w kleszczach. No bo zobaczmy, tu są Niemcy, tu jest Rosja Sowiecka. Ten cały obszar, jakby te mocarstwa wiszą nad tym, jako tak, te orły z tymi szponami nad tym obszarem i bardzo chętnie chciałyby tutaj coś z tego obszaru wydrzeć, uzyskać, tak? To Hitler zmienia to, że bardzo szybko, bo w ciągu roku no, dokonuje zawieszenia tej bliskiej współpracy, bo ja nie będę mówił, moim zdaniem to Rapallo i potem Traktat Berliński, to nie jest jednak sojusz. To jest bliska współpraca mocarstw wizjonistycznych, którym celem jest zmiana status quo.
No i to jest dla nas dobre, tak? No bo pierwsze, co jest, no to jakby osłabienie tej więzi. Drugi element i też jest, wydaje się to tak na pierwszy rzut oka, że jest nieźle, bo Hitler na samym początku na pewno nie czyni żadnych gestów i sygnałów wobec Paryża, że chce kontynuować politykę porozumienia, pojednania i takiej zwykłej rewizji. Rewizji granic z roku 1919, czyli granic wersalskich. No dlaczego? Bo Hitler ma inny zupełnie pomysł. Jego granice wersalskie to nie interesują. W Mein Kampf mówi nawet wyraźnie, że domaganie się tych granic i odzyskiwanie tych granic to byłaby wręcz zbrodnia. Bo to za mało jest dla niego. No Hitler ma w planie tym dalekosiężnym znalezienie przestrzeni życiowej dla Niemiec i te przestrzenie życiowe w Mein Kampf określa, że muszą być właśnie na terytorium Rosji Sowieckiej. Mówi wyraźnie, że to ma być na terytorium Rosji Sowieckiej, ale jednocześnie Hitler wie, że, no bo tu znowu patrzymy na mapę, no, żeby dojść do ZSRR, żeby zdobyć terytorię na ZSRR na rzecz Niemiec, no to co stoi na przeszkodzie? Europa Środkowa. Europa. Coś z tą Europą Środkową trzeba zrobić. No a co najlepiej było zrobić? Podporządkować sobie, tak. A tradycji u Hitler-Stresem, ta cały czas tradycja myślenia, nazwijmy to naumanowskiego, ale ona była przed jeszcze Naumanem, przed wybuchem wojny, no były te koncepcje właśnie podporządkowania ekspansji w Europie Środkowej. Czyli Hitler stara się zrealizować swój wielki plan i pierwszym elementem realizacji tego planu jest przyspieszenie zbrojeń. One już są przyspieszone, bo to nie jest tak, że Hitler przychodzi, dopiero Hitler przyspiesza zbrojenia. Już poprzednie rządy tego, to na mniejszą może skalę, ale już było to robione. No i Hitler doskonale sobie zdaje sprawę, że warunkiem ekspansji i warunkiem zdobycia Lebensraumu na terytorium Rosji Sowieckiej, no jest zrobienie porządku w Europie Środkowej. Powiedzmy to wprost, zniszczenie tego systemu sojuszy francuskich, o którym mówiliśmy, i Hitler głównie tym się zajmuje. Ale też nie idzie mu wcale tak łatwo. No właśnie, jak to robi? Bo pierwszą rzecz, którą on robi, to pod koniec 1933 rozpoczyna już poważne rozmowy z Polską na temat deklaracji. Najpierw ma to być traktat o nieagresji, ale potem w trakcie tych rozmów okazuje się, że to wystarczy, że to będzie deklaracja o nieagresji, deklaracja o niestosowania przemocy z Polską. 26 stycznia 1934 roku Polska i Niemcy podpisują tę deklarację. I to powoduje, że, zobaczmy, ta granica zachodnia, wschodnia Niemiec, a zachodnia Polski jest dosyć długą granicą i można powiedzieć, że na flance wschodniej ma bezpieczeństwo. No i dzięki temu może zająć się Europą Południową. Bo dla niego kluczem jest Europa Południowa. Co mu może sprzyjać? Bo mówiliśmy o małej entencie, mówiliśmy o systemie francuskim. Ale
jeszcze jest jak gdyby konkurencyjny, rodzi się powoli w bólach, konkurencyjny system. Tutaj jego głównym spiritus movens są Włochy i to jest system współpracy, właśnie znowu przypomnijmy sobie tą mapkę pierwszą tych mocarstw rewizjonistycznych, czyli to są mocarstw, Włochy są półmocarstwem i państw rewizjonistycznych, czy quasi-rewizjonistycznych, bo Austrię, tak nie wiem, czy tak można byłoby nazwać. Ale Włosi próbują tworzyć system konkurencyjny, który byłby przeciwwagą małej Entente i ten system składa się z Austrii i Węgier. Pytanie jest, no dobrze, to czyli co? To jest ten system w 1934 roku te trzy państwa w Rzymie podpisują tak zwane protokoły rzymskie. Te protokoły rzymskie to też nie jest, to nie jest sojusz, bo mała Antanta to można mówić o pewnym sojuszu. Przypomnijmy, mała Antanta, Czechosłowacja, Rumunia, Królestwo Serbii, widzimy te trzy państwa, a tu mamy Włochy, Austria, Węgry i podpisują protokoły rzymskie w 1934 roku. I te protokoły rzymskie składają się, no powiedzmy, z takiej bardzo miękkiej klauzuli konsultacyjnej. To znaczy te państwa umawiają się, że będą konsultowały swoją politykę, porozumiewały się w sprawie swojej polityki zagranicznej dotyczącej regionu. No i również część, kolejne elementy w tych protokołach to była, dotyczyły współpracy gospodarczej tych trzech państw. No i mamy właśnie w połowie lat 30. takie, nazwijmy, dwa bloki. Jeden, który bardziej przypomina sojusz, drugi, no właśnie taki blok polityczny, czyli ten jeden to jest Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia już wtedy i to jest mała Entente, a drugie Węgry, Austria, Włochy i to są te kraje sygnatariuszy protokołów rzymskich. A teraz jest pytanie, to gdzie jest Adolf? Prawda? Nie, Adolf ma z tym pewien problem, bo nie ulega wątpliwości, że ten protokół, jednym z celów zawarcia protokołów rzymskich jest zachowanie niezależności, niepodległości Austrii. A kto może tutaj zagrażać niepodległości Austrii? Niemcy, czyli Adolf. No właśnie, i tu jest ten problem. Teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, i również i praktyce, te państwa mają zbliżone, Włochy, Austria i Węgry, zbliżone do interesy do Niemiec, ale pewnym problemem jest tutaj dla wszystkich graczy niepodległość państwa austriackiego, a Hitler, wbrew temu, co jeszcze niedawno historiografia mówiła, bo w 1934 roku mówiło się, pierwszy pucz faszystowski w Austrii ma miejsce, ma właśnie w połowie lat 30. miejsce. W historiografii mówiło się, że Hitler nic nie wiedział o tym puczu. Tymczasem dzisiaj historycy udowodnili, że Hitler wiedział o tym. Czyli Hitler, jak pytasz, a co na to Hitler, to Hitler już pierwszą rzecz, którą próbuje robić i tamtą pierwszą zmianę, którą próbuje robić, próbuje dokonać pierwszego Anschlussu, co jak wiemy mu się nie udaje. Znowu popatrzmy na tą mapę. Ten Anschluss jest kluczowy. On jest moim zdaniem niedoceniany, bo naprawdę historycy mało na mapę patrzą, tak jak nieraz politycy. Dobrze, żeby patrzyli. No zobaczmy, co się stanie w momencie, kiedy Austria połączy się z Niemcami. Po pierwsze, Czechosłowacja jest już w kompletnych kleszczach, tak? Widzimy, od Małopolski
to jest, Czechosłowacja graniczy z Niemcami, aż po Wiedeń. Czyli to jest śmiertelne zagrożenie dla Czechosłowacji, no bo to i Czechosłowacja jest jakby takim językiem, takim klinem wbitym w ciało niemieckie. To z mapy wynika, no, że aż się chce, że należałoby tą że Niemcy powinni z tą Czechosłowacją zrobić. No widać to, prawda? A jeszcze jeśli sobie dodamy, że na tej granicy całej Czechosłowacji, granicy z Niemcami i również na granicy z Austrią, jest przeszło 3 miliony Niemców, no to widzimy, że po włączeniu Austrii do Niemiec, po Anschlussie, los Czechosłowacji jest przesądzony. Ale no to nie wszystko, bo Włochy też mają granice z Niemcami potężniejszymi. No bo potęga w polityce zagranicznej jest, ma charakter relatywny. Po stronie, no weźmy właśnie sytuację Włoch. Jak zmieni się sytuacja w momencie Anschlussu? Po stronie włoskiej nic się nie zmienia, tak? Ale po stronie Niemcy zyskują potęgę. Czyli jednak musimy dojść, że po stronie włoskiej jednak coś się zmienia. Bo relatywnie siła niemiecka, czyli wpływ również w polityce zagranicznej w stosunku do Włoch jest większy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku Węgier. Węgry są najbardziej proniemieckim krajem regionu. To nie ulega wątpliwości. Węgrzy aż nie mogą się doczekać, kiedy Niemcy zaczną rewizję. Ale... A dlaczego Węgrom o tym tak bardzo zależy? No bo żeby odzyskać te terytoria, no sami nie są w stanie. Kraj, który ma chyba nawet 10 milionów wtedy nie mieli już, tak? Jak ten kraj, który nie ma 10 milionów, może odzyskać terytoria, no przede wszystkim w Czechosłowacji, w Rumunii? No przecież sojusz małej Antanty prowadzi... Węgry są okroczone, o zobaczmy, bo to tu widać na tej mapie. Bo mapa jest kapitalna. Węgry są de facto otoczone przez kraje małej Antanty. No czyli popatrzmy na polityków też węgierskich, tak? Że jest sojusz, który jest dla nich też śmiertelnym zagrożeniem, bo jedynym tutaj sojusznikiem jest słaba, bo też ograniczona militarnie, polegająca ograniczonym militarnym Austria. Ale Węgry, mimo że są najbardziej proniemieckim krajem, nie chciałyby też utrzymania, tak z tego samego powodu, jak Włosi, istnienia Austrii, no bo wzmocnienie Niemiec poprzez Anschluss powodowałoby, że w przyszłych grach, gdzie Niemcy będą ich sojusznikiem, no będą mieli słabszą pozycję. Czyli ten układ, nazwijmy go sygnatariuszy protokołów rzymskich, Włochy, Austria, Węgry, on jest nie tylko antymało-ententowy, nie tylko przeciwko służy tym współpracownikom Francji, no ale również on ma zabezpieczyć istnienie niepodległej Austrii po to, żeby w przyszłym układzie mieli większy wpływ na Niemcy, no bo w przeciwnym razie to Niemcy będą tym, który będzie dyktował wszystkim swoje warunki. Czyli widzimy, cały czas jesteśmy teraz w połowie lat 30. Ten układ jeszcze cały czas dosyć dobrze się... On już eroduje, ale albo gnije, ale jeszcze jest cały czas w miarę stabilny. I to jest kluczowa rola Włoch, tak? No bo jak też z mapy wynika, że głównym, i to z mapy wynika, ale też i z innych kwestii, że głównym jakby tym państwem, które stoi na straży niepodległości austriackiej, no nie jest niestety Francja, ale są Włochy.
Ale tu też mamy sytuację taką, że Włochy z Francją mają pewien wspólny interes, nie? Utrzymanie niepodległości Austrii. Ta Austria jest naprawdę, jak się popatrzy na mapę i się popatrzy na historię, jak ona przebiegała, to jest absolutny klucz, to są drzwi do Europy Środkowej. I Hitler właśnie, cała polityka po 1933 roku, ta pierwsza część do 1939 roku, to jest walka o klucz do Austrii, czyli walka o to, kto będzie panował w Europie Środkowej. No i co się dzieje dalej, panie doktorze? No co się dzieje dalej? Jesteśmy... Jesteśmy, teraz powoli przechodzimy do, aha właśnie, pierwszy moment, kiedy to się zaczyna, opisany przeze mnie układ zaczyna się chwiać, to jest wojna Włoch w Abisynii. Włochy angażują się w awanturę Abisynii, no Włochy, Mussolini, Duce, no chce mieć też imperium, ale to ewidentnie osłabia. Bardzo ciekawie opisuje profesor Stanisław Żerko właśnie tę politykę, bo opisuje, jak Niemcy wysyłają... Inspirowali? Tak, jak Niemcy... Niemcom jest w interesie, aby ten ich przyszły wielki sojusznik w osi był wobec nich słabszy, czyli żeby mogli na niego większy wpływ wywierać. Osłabienie będzie polegało na awanturze wojennej w Abisynii. Niemcy, się okazuje, jeszcze przed wojną wysyłali uzbrojenie do Abisynii po to, żeby tam jakby sprowokować do tej wybuchu wojny. I tutaj rzeczywiście ten 35 rok to jest ten moment, kiedy mamy do czynienia z takim stopniowym słabnięciem Włoch, które powoduje, że Niemcy zaczynają wywierać coraz silniejszy wpływ na stosunki w Europie Środkowej. To jest jakby kluczowy moment, bo no właśnie, no, bo Włochy są głównym gwarantem, w tym układzie były głównym gwarantem niepodległości Austrii. I im Włochy bardziej słabną, tym pozycja Austrii jest coraz gorsza, a im pozycja Austrii jest gorsza, tym no, Niemcy są bliżej do zdobycia tego klucza do Europy, klucza do Europy Środkowej. Proszę zwróćmy uwagę, bo nie mówimy, cały czas jeszcze nic nie mówimy o Polsce. Problem polega na tym, że Beck, ale nie tylko Beck, i również Piłsudski, jakby tego, co my tutaj rozmawiamy, tego równania nie rozumieją i oni mówią, Piłsudski to mówi w 1933 roku w takiej słynnej rozmowie z Beckiem i ambasadorem Wysockim w Pikieliszkach. Mówi bardzo wyraźnie, tą Austrię, my tam nie mamy żadnego istotnego interesu, poza interesami pewnie gospodarczymi, to chodzi o to tylko, żeby tę Austrię sprzedać. My się tu w tej grze wokół Austrii w ogóle niestety nie liczymy. Po śmierci Piłsudskiego Beck chyba coś zaczyna rozumieć, że trzeba aktywizować politykę polską w Europie Środkowej, bo też rozumie, tak jak wszyscy, czy zwolennicy Niemiec, czy przeciwnicy Niemiec, że wzrost siły Niemiec w Europie Środkowej oznacza osłabienie każdego z krajów środkowoeuropejskich, tak? Bo to jest, znowu mamy z tą relatywnym równaniem potęgi państw i mocarstw.
Wzrost pozycji niemieckiej oznacza osłabienie pozycji polskiej wobec Niemiec, czyli generalnie osłabienie pozycji polskiej. I nasz pomysł, pomysł Becka polega na tym, że my... I to jest taki pomysł, który jest nie tylko pomysłem Becka, to też można byłoby długo o tym opowiadać, ale pomysł na wzmocnienie Polski jest taki, że oto bardzo ładnie opisał w książce Między Niemcami a Rosją Boheński, tak? Że bo wszyscy, mało na to kto zwraca uwagę, ale główny sens tej książki jest taki, że czekamy, aż rozpadną się dwa twory sztuczne i w wyniku rozpadu dwóch tworów sztucznych Polska zdobędzie w regionie większą siłę. A tymi dwoma tworami sztucznymi są ZSRR i Czechosłowacja. I my w ramach, grając na rozpad Czechosłowacji, liczymy na to, że Węgrzy, że dojdziemy do wspólnej granicy z Węgrami. To jest jeden z głównych takich postulatów, który cały czas się pojawia w polityce, w różnych konfiguracjach, w polityce polskiej okresu międzywojennego. I cały pomysł na politykę regionalną i na wzmocnienie Polski właśnie polega na tym, że naszym głównym partnerem będą Węgrzy i to partnerstwo zostanie skonsumowane przede wszystkim w rozpadzie Czechosłowacji. Takie są nasze pomysły. No tylko jakby w Warszawie ktoś, znaczy Beck, tak, nie do końca rozumie, że no problematyczność tego układu polega na tym, że Niemcy z tych wszystkich państw środkowoeuropejskich są najbardziej że Węgrzy są najbardziej proniemieccy. Mimo że nie chcieliby, żeby Niemcy wszystko zdominowali, to jednak mimo wszystko są najbardziej proniemieccy i na żadne budowanie układów, które, ja nie mówię o układzie antyniemieckim, ale właśnie na budowanie takiego układu, który by blokował penetrację niemiecką, znaczy na żadne to może to jest za dużo powiedzieć, ale na takie zdecydowane budowanie to nie, no bo oni nie mogą prowadzić polityki, która byłaby wrogą polityką wobec Niemiec, bo mają świadomość, że rewizja granic, no nie mają innego partnera do rewizji granic jak Niemcy. Polska nie jest takim partnerem, bo prowadzi zasadniczo prowadzi politykę zachowania status quo. Można zastanawiać się nad tym 38 rokiem, jak to było, czy myśmy wtedy tej polityce nie zaprzeczyli. Ale generalnie no, my jesteśmy dziecięciem Wersalu i tego układu całego i w naszym najlepiej pojętym interesie jest zachowanie status quo. No i stąd tu już widać ten miraż tego sojuszu węgiersko-polskiego i złudę tego sojuszu węgiersko-polskiego. Czyli, ale tu już częściowo nawet powiedziałem, no skąd się biorą sukcesy Hitlera. Zarówno Włosi, czy te największe państwa, które tutaj mogłyby najwięcej zmienić, zarówno Włosi, jak i Polska, ja bym powiedział tak może, nie dostrzegają potencjału zagrożenia niemieckiego. Można tak by to powiedzieć. I też w drugiej połowie lat 30. i to można powiedzieć w sensie obiektywnym słabną. Bo jak popatrzymy sobie na Niemcy koło 36 roku, jak patrzymy w dokumenty niemieckie dotyczące Polski, to przebija takie poczucie, że no po śmierci Piłsudskiego widzą, że Polska jest jednak krajem słabszym niż im się wydawało na początku, tak?
że to jednak i przy jednoczesnym słabnięciu ewidentnym Włoch, ale może jeszcze też jedną rzecz powiem, Czechosłowacja, Benesz. Ja miałem taki, kupiłem sobie w Pradze taki zbiór, Czesi wydali piękny zbiór dokumentów Benesz a Niemcy. I właśnie zacząłem czytać taki gruby tom, 37-38 tych dokumentów. No to byłem ogromnie zaskoczony, bo Benesz cały czas mówi o tym, że nie, żadnej tam wojny nie będzie. Niemcy są groźne tego, ale ani żadnego anschlussu nie będzie, ani żadnej wojny nie będzie. Co dokument? Dlaczego jakby to lekceważy? Wszyscy chyba, ale pytasz się, a jak to się stało? Znowu wróćmy do tego 19-20 roku. Mieliśmy bardzo dobrze, wszystkie te państwa miały bardzo dobrą sytuację. Niemcy nie stanowiły zagrożenia. Nikt nie doceniał tego zagrożenia, moim zdaniem, niemieckiego, tak naprawdę. I to trzeba zacząć od Włochów, od Austriaków, Węgrzy, no wiadomo jak, Czechosłowaków, Rumunów i Polaków i pewnie i Francuzów, bo też bagatelizowano zagrożenie. To jest, zaraz mi się, wracamy do dnia dzisiejszego. Był Hitler, a Putin, ja nie lubię takich analogii, ale Putina też wszyscy wie, co on tam zrobi, to się nic nie staje. I to jest bagatelizowanie zagrożenia, z tego wynika, że jest takim pewnym naturalnym mechanizmem, bo nawet w naszym życiu nie chcemy dostrzegać tych negatywnych. My jednak jesteśmy bardziej przychylni scenariuszom pozytywnym niż negatywnym. Oczekujemy myślenie życzeniowe. Mówi, no, ewentualnie w psychologii też się mówi o tym, że jesteśmy nastawieni na to, co dobre i na nadzieję. Tak, no właśnie, tak. No to jest taki mechanizm. No i proszę, mnie naprawdę to, bo zobaczmy, często krytykujemy Becka, nie? Ale to popatrzmy na Benesza. No to powiem, że Benesz to już w ogóle był mistrz. Najpierw Beneszowi się wydaje, że tam zagrożenia, nie ma w ogóle żadnego rewizjonistycznego zagrożenia. No bo rzeczywiście w tych projektach rewizyjnych lat 20. tam o Czechach się nie mówi. Nie mówi się z różnych względów, tak? Ale rzeczywiście się nie mówi. I Benesz mówi, a co ja będę z tymi Polakami się dogadywał? Niby mamy wspólny interes. No widzisz, z mapy wynika, tak? Że z mapy w ogóle, jak się popatrzy na tą mapę, to Czechosłowacja i Polska jako dzieci, powiedzmy najbardziej problematyczne dzieci Wersalu, to powinni, będący pomiędzy ZSRR a Niemcami, powinni natychmiast się dogadać. A Benesz, jaka jest polityka Benesza i Masaryka? To dobrze, że ci Niemcy na tych Polaków tam nastają, nie? Tymi Polakami się zatkają i mamy spokój. W ogóle z tymi Polakami nie wchodźmy w żadne układy, bo to jest niebezpieczne. No i przychodzi rok 34, 26 stycznia 1934 roku. Polacy podpisują z Niemcami deklarację o niestosowaniu przemocy. Co się dzieje na Hradczanach? No nie wyrywa sobie Benesz włosów z głowy, bo jest łysy, ale jest zaskoczony. Zdziwiony. No jak to mogło być? No przecież ci Polacy, no przecież ci Niemcy mieli rozebrać Polskę. No jeszcze najlepiej z Ruskimi. A my byśmy sobie popatrzyli, byłoby nam wesoło, bo cieszyliśmy się, że jesteśmy bezpieczni. Benesz od razu rozumie, aha, no to jak się Polacy dogadali z Czechami, Niemcy się dogadali z Polakami, to teraz my jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, tak? I Benesz, mając świadomość sensu i zagrożenia, jakim jest dla Pragi normalizacja stosunków polsko-niemieckich, no bo to
powoduje, że być może to teraz na liście apetytów Adolfa H. To Czesi są numer jeden. Czesi nie dostrzegają, znaczy budują oczywiście, liczą na Francję. W 35, w połowie właśnie lat 30 mamy do czynienia z sojuszem francusko-niemieckim i czesko, francusko-sowieckim i czesko-sowieckim. Te dwa układy są ze sobą związane. Czesi się wydają być bezpieczni w stosunku do Niemiec, ale już tak koło 37 roku już zaczynają Niemcy się coraz bardziej zbroją, tak? Ta potęga niemiecka jest coraz bardziej widoczna. Hitler jest coraz bardziej agresywny. To jest ten problem. To jest ten moment, że mamy do czynienia z remilitaryzacją nad Renii, że Niemcy nie tylko, że nie, Francuzi nie tylko, że nie mają tych przyczółków mostowych po wschodniej stronie Renu, tylko w ogóle dochodzi do remilitaryzacji nad Renii, czyli Niemcy wkraczają, wojska niemieckie wkraczają do nad Renii, rozpoczyna się budowanie umocnień, które zmienia sens gwarancji i sojuszu francusko-polskiego i francusko-czechosłowackiego, no bo to już nie jest przyjście z pomocą w razie wojny polsko-niemieckiej czy czechosłowacko-niemieckiej, przyjście pomocą przez Francję, gdy w Nadrenii już stoją wojska niemieckie. To już jest czymś bardziej skomplikowanym, bo trzeba wejść do Nadrenii, a potem się jeszcze trzeba przeprawić przez Ren, który jest dosyć dużą rzeką i trudną przeprawą. No to już jakby ten sojusz, czy gwarancje francuskie dla Europy Środkowej w ten sposób są coraz bardziej problematyczne. Ale jak mówię, wracam do tego co pisze o Niemcach, Benesz. Benesz w 37 i 38 roku. Jeszcze w 30, na początku 38 roku on tam w swoich wypowiedziach mówi, nie do żadnego Anschlussu nie dojdzie, możemy spać spokojnie. A wojny to w ogóle nie ma mowy. Kto dzisiaj będzie mówił o wojnie? Wojna to jest przecież coś w dzisiejszym porządku, jest czymś niemożliwym, żeby mogła wojna wybuchnąć. Będą jakieś problemy międzynarodowe i będą problemy z Hitlerem, ale wojna, no to tak samo jak myśmy myśleli przed 24 lutego. No kto dziś wpadnie na to, żeby jakąś wojnę organizować? Na grzyb nam organizować wojnę. I dokładnie Benesz myśli. A i w marcu i mamy ten kluczowy moment. Bo dlaczego Hitler może dokonać Anschlussu? No bo de facto Włosi się na to godzą, tak? Włosi jeszcze pod koniec 1937 roku próbują, czy Brytyjczycy próbują się dogadać z Włochami i próbują tutaj właśnie tworzyć taki układ, który by mógł powstrzymać Hitlera wobec tej ekspansji, ale de facto jak się popatrzy na stosunki włosko-niemieckie, to tak gdzieś mniej więcej od końca 1936 roku, czyli wizyty Ciano w Niemczech, staje się jasne, że... Bo Niemcy jasno mówią, czego chcą. Oni chcą wolnej ręki w Europie Środkowej. I mówią to zarówno Brytyjczykom i Włochom. No i Włosi wiedzą, że i dla nich ich głównym punktem zainteresowania jest Morze Śródziemne. Nie chcieliby tak wpuszczać, no bo wpuszczenie Niemiec rzeczywiście do Europy Środkowej de facto oznacza redukcję ich wpływów w tej Europie Środkowej.
wygania ich z tej Europy Środkowej. No ta Austria, dlatego ta Austria jest takim dla nich bezpiecznikiem. No ale, stopniowo Duce Mussolini jakby odpuszcza Hitlerowi. No i w marcu 1938 roku Hitler triumfalnie przybywa do Wiednia. No i pytałeś jak. No to mamy to pierwszy, kolejny taki dobry przykład pokojowej de facto rewizji granic. Hitler, no przedtem to jest, Hitler próbuje się dogadać z Schuschnigiem. W 1936 roku, w lipcu, jeśli się nie mylę, podpisuje nawet Hitler z Schuschnigiem układ niemiecko-austriacki, którego sens polega na tym, że Niemcy niby gwarantują suwerenność, a czym suwerenność, że tak, niepodległość, że niezależność Austrii, i mówią, że nie będą się w sprawy wewnętrzne wtrącali, ale w zamian za to Austria ma uprawiać politykę niemiecką. No to chodzi, żeby, no de facto, żeby polityka niemiecka, polityka zagraniczna, żeby prowadziły politykę zagraniczną niemiecką, tak? Ale ten układ Hitlerowi nie wystarcza. Zresztą ma Hitler kłopot z realizacją tego układu. No i w momencie, kiedy Schuschnigg po rozmowach z Berchtesgaden wraca do Austrii, mówi, że zrobi głosowanie, referendum dotyczące niepodległości Austrii, wkracza do Austrii. Nie ma poważnego wewnętrznego oporu Austriaków. Schuschnigg i prezydent Miklas no de facto się poddają. No i Hitler tanim kosztem zdobywa Austrię i dokonuje Anschlussu, czyli przyłączenia Austrii do Rzeszy, i mamy realizację tak zwanego projektu wielkoniemieckiego. Tylko zobaczmy teraz, bo Beck właśnie, pamiętamy słowa Becka, a w 1938 roku Beck jest na początku roku w Berlinie, tak? I Hitler go już, jest, Niemcy go sądują właśnie w perspektywie Anschlussu. Mówi, my tam nie mamy żadnych poza interesami gospodarczymi interesów, czyli daje Hitlerowi wolną rękę. No i co się staje? Zobaczmy teraz na mapę. Tak w ogóle, czy to nie jest kluczowy błąd? No to był kluczowy błąd, tylko ten błąd no de facto wszyscy jakby popełnili, no bo proszę zwróć uwagę. No bo 38... Hitler wkracza do Austrii i nie ma żadnego oporu. Nikt mu się nie przeciwstawia. No, Polska jest trochę daleko. To tak mówimy, czy to był nasz błąd? No był nasz błąd, ale jeszcze większy błąd popełnili Czesi. Jeszcze większy błąd popełnili Austriacy, jeszcze większy błąd popełnili Włosi. Utrzymywanie, hamowanie Hitlera no było w pierwszym rzędzie interesem tych państw, naszym też, no ale my byśmy jakby, jesteśmy w którejś tam kolejności do golenia, nie? No, pewnie powinniśmy inaczej szukać i prowadzić inną politykę regionalną, no ale to nie zmienia faktu, że to półmocarstwo Włochy i państwa, które były tym najbardziej zainteresowane, no de facto pozwoliły Hitlerowi na to. No bo zobaczmy teraz tak, jak nie ma Austrii, to ten cały język czechosłowacki jest otoczony przez Niemcy. Wydawałoby się, to jest dobry przykład, bo wszyscy myśleli, że po wkroczeniu, i u nas były też takie obawy, że Hitler za jednym razem załatwi sprawę Austrii i Czechosłowacji. We swoich wspomnieniach Jan Gawroński pisze, że dostał z Warszawy polecenie, żeby zaraz po Anschlussie dowiedzieć się od Niemców, co
co zamierzają, co zamierza Hitler, czy Wiedeń jest tylko przystankiem, a następnym przystankiem będzie, Praga. Na szczęście Hitler się zatrzymuje, no bo Hitler musi też wyjaśnić kilka kwestii. Może jeszcze dokończmy tylko jedną rzecz, zobaczymy. Po Anschlussie Niemcy graniczą z Węgrami, a to już znaczy wtedy to, że Niemcy graniczą z Węgrami, wielkie Niemcy, bo to już są wielkie Niemcy, które graniczą z Węgrami, no że Węgrzy nie mają już ruchu w polityce zagranicznej. Powinniśmy już wtedy zapomnieć o Węgrach jako naszym potencjalnym sojuszniku, bo jak? Z mapy wynika, że to się przecież nie da zrobić. I teraz w połowie roku 1938 Hitler musi podjąć decyzję, kluczową decyzję, gdzie, bo to Czechosłowacja już jest sprawa czechosłowacka, po Anschlussie, że jest już załatwiona, to już w to nikt nie wątpi. Poza Beneszem. To już jesteśmy... bo ja mówiłem przynajmniej 37 roku. W połowie Benesz już na wiosnę już rozumie, już wysyła do Polski emisariuszy, a ci emisariusze różne rzeczy nam naprawdę daleko idące obiecują. Benesz już wie, to już jest za późno. Benesz już dużo wie, tutaj przyjeżdżają jego emisariusze, tylko że specjalnie nikt z tymi emisariuszami nie chce rozmawiać. To jest też inna sprawa. Ale wróćmy do tego Hitlera, bo Hitler jest tutaj kluczowy. Otóż w maju 1938 roku dochodzi do tak zwanego kryzysu weekendowego, bądź kryzysu majowego. On polega na tym, że Czesi nagle zaczynają, podnoszą alarm, mówią, że Niemcy mobilizują swoją armię i że Niemcy zaraz wkroczą do Czechosłowacji. I jako reakcja Praga ogłasza mobilizację, wstępną mobilizację armii. No ale to się okazuje, ten alarm nie polega na prawdzie, nie ma tej mobilizacji tak naprawdę i nie ma tych wojsk niemieckich. No do tego się dokłada ambasada brytyjska, która wysyła dzieci i rodziny przypadkowo dyplomatów do domu, no to wszyscy myślą, że już będzie wojna, tak? Tej wojny nie ma, ale Hitler wtedy pod koniec maja, i mamy to zapisane w notatce z rozmów z Hitlera z najwyższymi wojskowymi, no podejmuje de facto decyzję, że wojna na Zachodzie jest nieunikniona. Bo to jest kluczowa decyzja. No jak mamy jakby w pierwotnym planie Hitlera uzyskanie Lebensraumu ma polegać na tym, że Hitler dogaduje się z Włochami i Wielką Brytanią co do podziału wpływów tutaj w Europie. Wskutek tego skutek tej umowy Hitler dostaje wolną rękę w Europie Środkowej, łącznie z Polską, w szeroko rozumianej. No jak Hitler jest panem i przy umowie z mocarstwami Wielką Brytanią i Włochami, no to Francja najprawdopodobniej się na to będzie musiała zgodzić, czyli Hitler miałby wtedy wolną rękę na Zachodzie, no i może myśleć o panując nad Europą Środkową, o następnym etapie, czyli podboju ZSRR. Ale ten kryzys majowy, czy kryzys weekendowy doprowadza go do wniosku, czy ostatecznie wie, że nie dogada się z Wielką Brytanią, no bo to jest kluczowe, tak? Czyli, że
żeby zaatakować na wschodzie, musi mieć zabezpieczoną flankę zachodnią, a zabezpieczyć mu flanki zachodniej nie uda się poprzez umowę dyplomatyczną z Wielką Brytanią, a potem z Francją, no tylko żeby zabezpieczyć sobie flankę, musi te mocarstwa podbić. No i wtedy zapada decyzja, że konieczna jest wojna z Francją. I wtedy Hitler podejmują tę decyzję, że najpierw, zanim będziemy zdobywali Lebensraum, musimy zrobić militarnie porządek sobie, pozamiatać, wyczyścić sobie sprawę flanki zachodniej. No i pytanie jest, no właśnie, jak popatrzymy sobie znowu na mapę, no wojna na zachodzie powstaje już paląca kwestia Polska. No to co z Polską zrobić? I dlatego Hitler pod koniec 1938 roku stawia, tak naprawdę tu nie chodzi o Gdańsk, no bądźmy szczerzy, tak? Tylko chodzi o to, po której stronie jest Polska. Polsce udawało się, to jest polityka Beka, polegała na odraczeniu tej rozmowy. Tak, ale również, bo to bardzo wyraźnie to też jest we wspomnieniach dyplomatów, on kilka razy to powiedział, że Bekowi wydawało się, że on będzie pomiędzy tymi blokami, pomiędzy blokiem zachodnim, a mocarstw zachodnich, czy tak blokiem, nazwijmy to, liberalno-demokratycznym i tym blokiem autorytarnym, którym stanowiła już potem oś Rzym, Niemcy. No i będzie tym trzecim, gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta. No i tutaj się akurat, Beck grubo pomylił, bo nie był tym trzecim. No nie mieliśmy, jak wynika to z tej mapy wyboru, ale co, na co trzeba zwrócić uwagę? On, bo tutaj ważna jest ta kolejność. Najpierw pada Europa Środkowa i Hitler zdobywa Europę Środkową tak naprawdę dwoma ruchami. Pierwsze to jest Anschluss i to jest marzec 38, no i potem rozbicie Czechosłowacji, czyli 30 września 38, czyli konferencja monachijska, a stworzenie państwa Czecho-Myślnik-Słowackiego, a 15 marca 39 roku Hitler wchodzi do Pragi, czyli dokonuje tego samego w marcu 38 wjeżdża do Wiednia, 15 marca 39 jest w Pradze na Hradczanach słynne zdjęcie. No i wtedy jest już wszystko pozamiatane, bo w momencie, kiedy on panuje nad Austrią i Czechami, to wtedy Słowacja to jest państwo buforowe całkowicie jemu podporządkowane. Węgry nie mają ruchu też żadnego i już wiedzą, że muszą, jako to są cały czas państwem proniemieckim, no ale również Rumuni no, też wiedzą, że ze względów chociażby gospodarczych będą musiały pójść na kompromis, z Hitlerem. Tak więc w ciągu tego roku on opanowywuje w 38 do końca, do 15 marca Hitlerowi udaje się zdobyć panowanie i kontrolę nad Europą Środkową i to jest właśnie ten pierwszy etap jego polityki. No i to i wtedy jest to pytanie, jak to, co dalej robić? Hitler patrzy na mapę, na górę. No jest ten problem, co zrobić z Polską. Od 1933 roku chce namówić Polskę, oferta formalnie pada
na początku 1935 roku w rozmowie z Piłsudskim. Piłsudski odpowiada, ale tu oferta mówi sojusz polsko-niemiecki przeciwko ZSRR. I proszę zwrócić uwagę, gdyby ten sojusz doszedł do skutku, to być może Hitler wcale nie musiałby iść na zachód, bo jakby otumanione epismentem, polityką ustępstw mocarstwa zachodnie, no mogę powiedzieć, a co to nas obchodzi, a niech se idą tam na wschód, tak? My i tak nie jesteśmy na razie w stanie przeciwstawić się polityce niemieckiej. Niemcy nie zagrażają nam na razie, bo idą na wschód. Ale historia potoczyła się inaczej. Polacy powiedzieli nie. No i Hitler znalazł się w tym niemieckim przekleństwie bycia zagrożonych dwóch flank, nie? Zachodniej, bo to też z mapy widać, i wschodniej, bo to też z tej mapy widać, dlaczego mu ten sojusz był tak z Polską potrzebny. Nawet jak mówimy, że ta Polska była słaba, no to geopolitycznie po zdobyciu Europy Środkowej to on już miał równanie proste. Ma tak, dwa mocarstwa zachodnie, Wielka Brytania i Francja po jednej stronie, ZSRR po drugiej stronie i w środku Polskę. I musi, zwróćmy uwagę, to w szachach się nazywa uproszczeniem pozycji. Kontrola nad Europą Środkową no, powoduje, że te jego pozycje są uproszczone. No i znowu zwróćmy uwagę na tę nieszczęsną mapę, jak sobie popatrzymy, jak wygląda granica polsko-niemiecka we wrześniu 1939 roku. Właściwie granicę polsko-słowacką, ówczesną też należy traktować jako granicę polsko-niemiecką, to nasze położenie geostrategiczne no jest katastrofalne, jeśli idzie o przyszłą wojnę z Niemcami, bo zachód i południe to jest jedna długa granica z Niemcami i też widzimy, po co nam była potrzebna Czechosłowacja. I jak ważne jest, jak widzimy, że tej Czechosłowacji nie ma i ten cały obszar, całe to terytorium, ten długi język, Göring mówił o kiszce, o ślepej kiszce, pogardliwie. Ale jak ten długi język jest kontrolowany przez Niemcy, no to nasza sytuacja, no, to widać, że ta wojna jest przegrana. Tu w tym momencie my nie przegrywamy wojny we wrześniu 1939 roku. My przegrywamy wojnę w momencie, kiedy wojska niemieckie są na naszej granicy południowej, bo wtedy też wojskowi też nie mają, są też w tragicznej sytuacji, tak? Czy mamy bronić granic, a jaka ta granica jest długa, tak? Czy mamy się bronić na linii Wisły? No ale to, nawet jakbyśmy się bronili na linii Wisły, to mamy miękkie podbrzusze na południu. I jeszcze nie wiemy o tym, co dzieje się 23 sierpnia 1939 roku, czyli o tajnym pakcie Ribbentrop-Mołotow, który po 17 września w zasadzie zamyka sprawę. W zasadzie tak. To właśnie we wspomnieniach Gawrońskiego, teraz sobie przypominam, Gawroński mówi, że Beck, to chyba w 1937 roku, Beck przejeżdża na początku 1937 roku, jeśli dobrze pamiętam, Beck przejeżdża przez Wiedeń i mówi mu właśnie, że my będziemy będziemy tym trzecim, pomiędzy mocarstwami zachodnimi a osią Rzym-Berlin będziemy tym trzecim, który korzysta, a ZSRR to w ogóle nie ma co brać pod uwagę, bo jest słabe i nikt z nim nie będzie gadał. To balansowanie, której dokonuje Warszawa i dokonuje Beck, to nie jest balansowanie w owym czasie, proszę zwrócić uwagę, jak się będzie mówi, między Moskwą a Berlinem, tylko tak naprawdę to jest próba balansowania
pomiędzy Paryżem a Berlinem. Taki jest sens tej polityki. No tylko, że właśnie jest ta cały czas, patrzmy na tą mapę i na tą Europę Środkową, która jest no, kluczem, bo wojna się, proszę zwrócić też uwagę, to jest też paradoks, tak? Wojna się rozpoczyna, kiedy ten cały obszar jest, wojna polsko-niemiecka kończy się w momencie, gdy cały ten obszar jest pod panowaniem, no nie cały, bo tam część Polski idzie do ZSRR, tak, prawda? Ale no generalnie to Międzymorze, nazwijmy tak, jest to panowane przede wszystkim przez Niemcy, tak się zaczyna, to jest początek, powiedzmy październik 1939 roku, a kończy się w ten sposób, gdy Międzymorze wpada w ręce Moskwy, Stalina. I widzimy, tu moim zdaniem to jest ten dowód, jak niedoceniany przez historyków, jak ważny jest ten obszar. Dlatego ta praca Snydera, Skrwawione ziemie, jest wyjątkowa i warto o niej mówić, no bo wszyscy mówią, bo to jakieś takie małe kraje, nieważne, z pogardą o tych krajach zresztą się mówi. No ale wojna wybuchła 1 września, wojna wybuchła o pełną... Celem tej wojny, która wybuchła 1 września, wojny polsko-niemieckiej, było uzyskanie już pełnej kontroli nad Europą Środkową. Taki jest sens tej wojny. Ta wojna zaczęła się jako wojna Europy Środkowej. I tak kończymy w zasadzie dzisiejszy wykład przy mapie doktora Krzysztofa Raka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.